brak nam sił i wiary brak. Tak wiele razy zakpił z nas przewrotny los. Gdy w sercu lęk, gdy w duszy mrok, trudno nadzieję mieć na nowe, lepsze dni. Lecz trzeba nam dziś mimo to przyszłość uwierzyć i marzenia zmienić w czyn. Wspomnienie liturgiczne świętego Antoniego odbywaliśmy całym rocznikiem, bo on jest 7. Wspaniałą uroczystość. Uroczystość najpierw odpustową świętego Antoniego, a potem uroczystość sekundycyjną. I ogromnie się cieszymy, że ksiądz prałat nas tutaj po raz kolejny z taką ogromną życzliwością zaprosił i ugościł. Jest ogromne szczęście dla nas, że cały rocznik razem, wspólnie mógł tutaj przybyć do kościerzyny, do królowej rodziny. Bo ona jest również matką kapłanów i ona będzie również nas wspierać. A ja tym bardziej jestem wdzięczny księdzu prałatowi, jestem wdzięczny parafianom tej wspaniałej parafii za to, że mogłem odbywać tutaj swoją praktykę diakońską. To był taki bardzo ważny czas, zwłaszcza kilka miesięcy przed otrzymaniem święceń kapłańskich. Także kapłaństwo jest wielką radością, tym bardziej dla kogoś młodego. Niesamowitym uczuciem jest, kiedy przez ręce kapłana świeżo poświęconego Pan Jezus staje się z powrotem dla nas pokarmem. Na ołtarzu chleb i wino zamienia się w ciało i krew Pana Jezusa. Wielką radością dla kapłana jest sprawowanie wszelkich sakramentów. Czy to sakramentu pokuty i pojednania, sakramentów wtajemniczenia, wszelkiej służby drugiemu człowiekowi. Kapłaństwo jest czymś niesamowitym, czymś niepojętym, czymś bardzo radosnym.